Szanowni Państwo, informujemy, że samolot linii LOT numer 3973 do Warszawy właśnie wylądował. Razem z panem marszałkiem współfinansujemy pewne zamierzenia, założenia. Cieszę się, że pan marszałek przejął finansowanie połączeń lotowskich. To bardzo, bardzo ważne i taka współpraca, taka kooperacja daje nam dobre widoki na przyszłość. Chcę podziękować panu prezesowi, panu Edwardowi Hartwichowi, panu prezydentowi jako współwłaścicielowi portu bydgoskiego za to, że dołożyliśmy w ostatnim czasie wielkich starań, żeby doprowadzić do dzisiejszego dnia. Ten port lotniczy to rzeczywiście nasza brama na świat, nie tylko do Warszawy, ale właśnie na świat. Myślę, że z tej bramy będziemy wszyscy bydgoszczanie korzystali w miarę możliwości, w miarę potrzeb. Tak to, proszę Państwa, zwykle bywa. To bardzo ważne, żeby ci, którzy inwestują w naszym mieście, mieli dogodne możliwości przyjazdu do nas, dogodne możliwości odlotu, żeby to był argument i jest to argument do tego, żeby w Bydgoszczy inwestować, żeby do Bydgoszczy przyjeżdżać, żeby z nami właśnie robić dobre interesy. A przy okazji oczywiście także z innymi miastami naszego regionu, które mam nadzieję włączą się do jakby być współfinansowania pewnych połączeń, wobec o tym też trzeba przecież mówić. Bardzo dziękuję i panu marszałkowi, i panu prezesowi za tą kooperację. Pasażerom, którzy odlatują do Warszawy, życzę tyle samo startów, co lądowań. Muszę powiedzieć, że to jest jedno z najszybciej przygotowanych otwarć nowych połączeń. W ciągu niespełna miesiąca zostało to przygotowane, opracowane i wprowadzone do sprzedaży. Wielkie dzięki za szybkość podejmowania decyzji, zrozumienie wzajemnych swoich potrzeb. Miasto Bydgoszcz będzie finansowało wszelkie przeloty dzieci, tudzież rodziców, którzy będą dzieciom towarzyszyli do Centrum Zdrowia do Warszawy. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby te dzieci mogły dolatywać szybko, dolatywać za darmo. Myślę, że miasto na to stać.